Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Odnieś! Proszę o zabranie głosu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łudzicy, starszego brygadiera Krzysztofa Mierzejewskiego. W dzisiejszej uczestności udział biorą zaproszeni goście, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej komendy oraz z komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Działdowie, Nowym Mieście Lubawskim oraz Ławie wraz z kierownictwem. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka jest okazją do nadania odznaczeń, medali, awansów i wyróżnień. Teraz nastąpi uroczyste ich wręczenie. O wystąpienie pana wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Kojeckiego, warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego brygadiera Tomasza Kumoszyńskiego oraz starosty łudzickiego pana Marcina Palińskiego. Wręczenia podziękowań dokonuje komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łudzicy. Przez inwestycje, takie jak choćby ta, którą tu widzimy w Nidzicy, ale także poprzez zakupy sprzętu, poprzez elementy związane ze szkoleniem, z umundurowaniem strażaków, z uposażeniami także strażaków. To naprawdę w mojej ocenie ogromny wysiłek, który warto który trzeba podejmować po to, abyście mogli w pełni profesjonalnie i jeszcze z takim z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem realizować służbę, którą pełnicie. Mam nadzieję a nawet pewność, że będziemy kontynuować ustawę modernizacyjną, że już tworzona jest kolejna jej odsłona, która pozwoli na jeszcze bardziej konkretną pomoc, konkretne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej, ale także dla strażaków ochotników. Panie wojewodo, panie starosto, na pana ręce, państwo samorządowcy, bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że ten strumień będzie dalej tak okazały i dalej będziemy mogli modernizować naszą służbę. Proszę o zabranie głosu pana starostę Łudzickiego Marcina Palińskiego. Święto Dnia Strażaka to doskonały czas do podsumowania waszej codziennej pracy, ale również do podkreślania, jak bardzo ważną rolę pełnicie w naszym społeczeństwie. Pod oddziały baczność, rozejść się, pod oddziały spoczynek. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystości. Zapraszam w tej chwili wszystkich Państwa na symboliczną grochówkę przygotowaną w garażach Podziału Bojowego.